Słuchacie Radia 7 w Kanadzie. Teraz po kolei to, co wiąże się z dzisiejszą datą, 20 kwietnia, w muzyce najogólniej biorąc rozrywkowej. A zaczynamy od urodzin w Warszawie, ale w roku jeszcze 1895. Od urodzin Jerzego Petersburskiego, polskiego kompozytora, który zasłynął na całym świecie tangiem. Owo najsłynniejsze polskie tango stworzył na emigracji w Argentynie. To oczywiście tango milonga. Znane jednak poza Polską jako tango O Dona Clara. Słuchamy wykonania angielskich refrenistów, jednych z najlepszych swego czasu, dzisiaj kompletnie zapomnianych, zespołu The New Vaudeville Band. Jerzy Petersburski powrócił do Polski z emigracji w 1967 roku, zmarł w 1979, leży na Powązkach. Grupa Grand Funk Railroad teraz, bo w 1948 roku na świat przychodzi Craig Frost, późniejszy pianista zespołu Boba Seegera, a wcześniej zespołu Grand Funk Railroad. Zaraz po przyjściu jego, a było to na początku lat 70., nazwę zespołu skrócono na Grand Funk, ale w 76 roku ta bardzo, bardzo amerykańska grupa rozpadła się na wiele lat. Tylko czterech ludzi, a brzmieli jak orkiestra. Teraz będzie spokojniej. Rok 1951. W nowojorskiej dzielnicy Bronx urodził się kompozytor i wokalista soulowy Luther Vandross, którego specjalnością była lekko cukierkowata ballada. Ale artysta ten zmarł w lipcu 2005 roku z powodu cukrzycy, tak jak zresztą większość jego rodziny, dosłownie zdziesiątkowanej przez tę chorobę. Rok 64 teraz, a w tymże roku odbyła się premiera filmu Viva Las Vegas Elvisa Presleya. Filmik banalnej miałki, jak wszystkie z udziałem Presleya, ale to nie miało najmniejszego znaczenia. Najważniejsze, że pojawiał się w nich król. A wtedy, w połowie lat 60., Elvis Presley nie miał żadnej konkurencji na tym kontynencie. A fortune won and lost on every deal.
a stone heart and a new steel. Viva Las Vegas. Rok 68. Zespół Deep Purple teraz, który po raz pierwszy występuje na żywo. Koncert odbył się w Danii, a grupa nie nazywała się jeszcze wtedy Deep Purple, ale Roundabout. Jedno z pierwszych nagrań, jakiego dokonali, nazywało się Hush i ukazało się wcześniej w Stanach niż w rodzimej Anglii, co było dosyć niezwykłe wtedy dla nikomu nieznanego zespołu. Nieznanego, ale złożonego z doświadczonych już w miarę muzyków, bo taka była idea powstania Deep Purple. Miała to być kapela złożona z gwiazd. W rzeczywistości ta kapela dopiero te gwiazdy wykreowała. Deep Purple stał się w końcu jednym z najsłynniejszych zespołów rockowych w dziejach. A w 1986 roku pojawiła się na świecie w Słupsku kobieta z niesamowitym głosem o nazwisku Natalia Sikora. Jaskółka, czarny sztylet. Zaczynała od bluesa i od metalu symfonicznego, ale radziła sobie ze wszystkim. A dostrzeżono ją nagła smutku kotwica, gdy zwyciężyła drugą edycję programu The Voice of Poland, no i została piosenkarką i aktorką, i w sumie nie wiadomo kim bardziej. Katedra ją złowiła, w sklepienia sieć wysoko, jak śmieć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica w kościele ogarnia. No ale jeszcze muszę Państwu przedstawić tą krótką próbkę. Spółka, siostra burzy. Jak Natalia Sikora zaśpiewała Janis Joplin w The Voice of Poland. Bo nikt inny wtedy nie miał szans, a swoim głosem paraliżowała. Tak było. Rok 1991 teraz, w pożarze swego domu w Essex w Anglii, ginie Steve Marriott. Gitarzysta, wokalista, członek bardzo cenionych dwóch grup brytyjskich, Small Faces oraz Humble Pie. Policjant, który odkrył zwłoki, rozpoznał swojego idola, którego wszystkie płyty zbierał. Nie uratowali muzyka, uratowali jednak jego liczne gitary. Wszyscy właściwie strażacy, młodzi ludzie, rozpoznali ofiarę pożaru. Jak potem powiedzieli, czuliśmy, że z tym ogniem odeszła też część naszego życia. A w
1995 roku na Kaszubach urodziła się polska piosenkarka Natalia Schroeder. Piosenkarka, autorka tekstów, która przez świat idzie przebojem. Młoda, ładna, zdolna i ambitna. Ma wszystko, co potrzeba. Ja pilnie swego tajnych miejsc. Ma jeszcze większy sukces. Że usypiam ciało. I nie wiem, co to znaczy stres, gdy wyje alarm. Ja mocna jestem w większość gier i daję radę w trudnych sprawach. I z bardzo niebezpiecznych scen wychodzę cała. Teraz rok 2017. Ta piosenka, Everybody Plays the Fool, okazała się olbrzymim przebojem roku 72 w Stanach, a wykonywał ją soulowy zespół Main Ingredient. Głównym wokalistą zespołu był Cuba Gooding Senior. Tak, to ojciec znanego aktora, Goodinga Juniora. Senior, który nam tu śpiewa, zmarł w wieku 73 lat w roku 2017. 20 kwietnia. A 20 kwietnia w 2018 roku świat obiegła wiadomość o samobójczej śmierci Szweda, Tima Berlinga, znanego jako Avicii. DJ-a i producenta, który miał dopiero 28 lat i świat u swoich stóp, bo był idolem młodych ludzi, dla których tworzył świetną muzykę. Dzisiaj to są już klasyki popkultury. I ten jego sukces paradoksalnie, no ale jednak, przyczynił się też do tego, że nie udźwignął piętna sławy. Avicii zrezygnował najpierw z koncertowania, a w 2 lata później został znaleziony martwy w posiadłości należącej do sułtana Omanu. W kraju tym spędzał wakacje. Jak napisała jego rodzina w oświadczeniu, nie dawał już rady. Chciał znaleźć spokój, zmagał się z myślami o sensie szczęścia i o sensie życia. Get a good feeling, yeah.